Cześć, witam Was na kanale Like Makijażowy. W dzisiejszym filmie zapraszam Was na Deńko. No to wyciągamy po kolei. Pierwsze są perfumy Naomi by Naomi Campbell. Jest to dezodorant w atomizerze. Boże, jak one pięknie pachną. One są takie słodkie, ale nie tak chamsko słodkie. Wiecie co, ja nie umiem opisywać za bardzo perfum, ale te Wam polecam, tylko że nie dostaniecie ich na pewno w Rossmanie, bo ja je kupiłam z rok temu, jak była cena na do widzenia, natomiast jak szukałam ich gdziekolwiek, w jakiejkolwiek drogerii, nigdzie ich nie ma. Znalazłam je w Empiku na internecie, także w księgarni są, w drogeriach i perfumeriach ich nie ma, jak coś to polecam. Kolejnym produktem jest Mixa. Płyn micelarny, optymalna tolerancja, bardzo wrażliwa i reaktywna skóra twarzy? Co to znaczy? Że reaguje jakoś na kosmetyki chyba, nie? Napiszcie mi, bo nie wiem. No, bardzo wrażliwa i reaktywna skóra twarzy i powiek. I powiem Wam tak, faktycznie nie podrażniał mi oczu, a ja mam bardzo wrażliwe oczy. Ja nawet nie mogę używać cieni sypkich z brokatem, bo jak mi się tylko coś troszeczkę do oczu naleci, to już jest po prostu kosmos. Także nie podrażnia oczu. Fajnie zmywa makijaż. Miał troszeczkę problemów z kredkami z Avonu, tymi wykręcanymi wodoodpornymi, ale na przykład te kredki Aquashock, wodoodporne z Avonu, zmywa, daje sobie z nimi radę, więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, że tamte kredki po prostu były takie mega oporne, czy ten płyn po prostu był dość słaby, ale wszystko inne sobie zmywa, daje radę. Był bardzo wydajny, nie trzeba było wydawać na wacik jakoś mega dużo. Mamy tu pojemność 400 ml. I mogę Wam go spokojnie polecić. Alergia. Co zrobić? Mam tutaj dwa zużyte kremy do rąk. Zaczniemy sobie od tego z Avonu. Jest to seria Planet Spa. Amazonian Triasures. Nie wiem. Triasures. Nie wiem, jak to się czyta. Jeżeli jest ostrość, to w ogóle super. A jeżeli nie, no to sorry. Ale nie wiem, jak to się czyta. Mówiłam, mojego akcentu nie ma. I w ogóle. Jest to krem do rąk i do stóp, odżywiająco ochronny, z brazylijskimi jagodami acai. Zapewnia intensywne nawilżenie, odżywia skórki i nawet bardzo przysuszoną skórę. Powiem Wam tak, na stopy jeszcze jako tako, ale jeżeli chodzi o ręce, to na początku zapachem jarałam się niemiłosiernie. Po prostu tak pięknie pachniało mi, fioletowy kolor ogólnie, mój ulubiony. Super, ale po jakimś czasie, nie wiem, no dwóch tygodni używania, ten zapach tak mnie strasznie zaczął męczyć, że używałam go już tylko na stopy i ogólnie zużyłam go tylko dlatego, że maltretowałam Dawida, żeby go też używał, żebyśmy go szybciej zużyli. Miałam go serdecznie dosyć. Jakieś tam nawilżenie było, ja go używałam głównie na noc do rękawiczek bambusowych i Ecotools z Rossmana. Natomiast czy byłoby jakieś tam zauważalne nawilżenie, jak ja bym go tak osobie dawała na ręce, tylko bez tych rękawiczek? Szczerze wątpię, choć bardzo lubię tą serię Avon Planet Spa, to akurat jeżeli chodzi o ten krem, to jakoś tak nie było rewelacji. Drugi krem do rąk to Regenerum. Ten krem dostałam w którymś Big Lossi. Teraz na razie nie będę nagrywała żadnych Big Lossi, bo nie subskrybuję, czekam na jakieś super zajebiste pudełko, wtedy sobie zasubskrybuję. A jak na razie żadne mi jakoś tak specjalnie dupy nie urywa. No, ale tak, mamy tutaj regeneracyjne serum do rąk. Ten już troszeczkę bardziej te ręce mi odżywił, nawilżył i zregenerował niż ten Avon Planet Spa. Natomiast od nazwy Regenerum, od kremu, który generalnie tak bardzo aptecznie się kojarzy, przynajmniej dla mnie, spodziewałam się czegoś więcej, ale powiem Wam, że jeżeli nie macie mega jakichś dużych problemów z rękoma, z suchą skórą na rękach, to spokojnie możecie go sobie kupić i używać. Nie pamiętam, ile kosztuje, nie powiem Wam. Ten z Avonu z 8 zł chyba kosztował, czy jakoś tak. A tam często w Avonie są promocje, także zawsze możecie go upolować jakoś taniej troszeczkę. No, a jeżeli chodzi o ten, to był lepszy niż ten Avon Planet Spa, ale też jakoś tak, nie wiem, dupy mi nie urwał. Teraz używam, ja Wam pokażę, jakiego teraz kremu używam. To jest krem do rąk, który naprawdę urywa wszystko, nie tylko dupę. Bardzo fajnie nawilża, bardzo szybko się wchłania, ma taką mega gęstą konsystencję, która za chwilę znika, ale to nawilżenie zostaje i to jest super. Ale o tym kremie więcej pogadam w następnym denku. Tutaj mamy znowu Avon.
Emulsja do mycia twarzy, przywracająca równowagę skóry z białą herbatą. Śmierdzi niemiłosiernie, naprawdę, strasznie śmierdzi. I cóż, jako tako zmywał ten makijaż, natomiast powiem wam, że po umyciu nim twarzy, jak przyjechałam tonikiem, to jeszcze troszeczkę jakby podkładu zostawało na waciku, więc nie fajnie. Nie kupię go ponownie. Następnym produktem, który zużyłam, jest Nivea szampon do włosów Diamond Volume. Nadaje diamentowy blask i lekką objętość. Jakoś tak zauważyłam, że kiedy przestałam farbować włosy, bo od roku i miesiąca nie farbuję włosów, to właśnie w tych miejscach, gdzie jest ten odrost, jakby szybciej widać to przetłuszczenie się. I dlatego postawiłam teraz na szampony do włosów cienkich lub z tendencją do przetłuszczenia się. Włosów cienkich nie mam, mam włosów strasznie dużo i są grube jak mój tyłek, ale tam troszeczkę na tych odrostach się przetłuszczają, choć nie mam super mega ekstra dużych problemów z tym. Jak nigdy nie miałam szamponu ani odżywki z Nivea, tak teraz używam praktycznie cały czas. I mam też odżywkę z tej samej serii, natomiast wyrzuciłam opakowanie i nie mogę go wam pokazać, ale było, uwierzcie mi na słowo, było i było super. Co tu więcej powiedzieć o szamponie? Troszeczkę tej objętości dodał. Ja nie jakoś super, tak jak robi sobie kitulec z tego tapira, w ogóle kitulec, jeśli nie miał wymyśleć, to pozdrawiam, masz super tapir. Blask też był, fajnie się błyszczały te włosy, fajnie się rozczesywały, w ogóle fajnie, polecam. W tym momencie powinny zagrać anioły, zacząć śpiewać, grać na harpach, gitarach, czy na czym one tam sobie brzdąkają, bo to jest tusz mojego życia. To jest moja miłość, ubóstwiam go, kocham go po prostu. Mamy tutaj silikonową szczoteczkę, która naprawdę przepięknie rozczesuje rzęsy. Jest to tusz L'Oreal Volume Million Lashes Extra Black. I czy miałam ten Extra Black, czy ten nie Extra Black, to nie widziałam jakoś super różnicy w kolorze tej czerni na rzęsach, ale jeżeli chodzi o szczoteczkę, formułę, polecam ten tusz naprawdę. Bardzo fajnie pogrubia te rzęsy, troszeczkę je wydłuża. Musicie pamiętać, że w sumie każdy tusz do rzęs będzie troszeczkę te rzęsy wydłużał, ponieważ my naturalnie rzęsy na końcówkach mamy przezroczyste, jakby takie, no naprawdę one tam są, ale my ich nie widzimy i kiedy nałożymy jakikolwiek tusz do rzęs i zafarbujemy to, to nam się wydaje, że jest spektakularne wydłużenie. Ten tusz jest chyba tylko pogrubiający, ale wiadomo, no przez to, że te rzęsy tam są niewidoczne, to je troszeczkę też wydłuża przy okazji, ale jeżeli chodzi o rozczesywanie ich, a mówiłam wam, że ja mam naprawdę jobla na punkcie rozczesywania rzęs, jest... No, nie ma sobie równej szczoteczki, jak dla mnie. Jest super i polecam. Nie powiedziałam jeszcze, jaką on ma pojemność, ale 9,2 ml i on kosztuje normalnie 58 zł w Rossmanach. Natomiast teraz będzie od 24 minus 49 na wszystkie podkłady, pudry i korektory. Kilka dni później, to już musicie się dowiedzieć w drogerii, bo ja tak dokładnie nie pamiętam. Kilka dni później będzie też rabat minus 49 na tusze do rzęs, także wtedy możecie sobie kupić ten tusz do rzęs i powiedzcie mi, co o nim myślicie w komentarzach, napiszcie, czy mieliście go i czy był tak samo zajebisty jak dla mnie. Coś takiego pokazuję wam w sumie pierwszy i ostatni raz, bo chcę powiedzieć, że te płatki z Rossmana są naprawdę super, ale nie te z aloesem. One się rozpadają, kruszą, sypią i w ogóle są tragiczne. Te zwykłe, klasyczne są super, więc tego nie kupujcie. W ostatnim filmiku pokazywałam wam tusz do rzęs z Sephory, który totalnie się u mnie nie sprawdził. Swoją drogą poszłam do Sephory i bez problemu przyjęli mi go, z paragonem oczywiście, zwrócili mi pieniążki i nie było żadnego problemu z tym, żeby zareklamować to po prostu, że ten tusz ma grudki, strasznie zlepia rzęsy i nie idzie ich rozdzielić. Także jeżeli chodzi o to, Sephora, duża łapka w górę. Kciuk. No. I przy okazji zakupów wtedy, jak kupowałam ten tusz i kupowałam jeszcze pędzel, dostałam taką próbkę maseczki do twarzy. Niestety ja wam nic tutaj nie przeczytam, bo tu piszę... Nie no, piszę trochę coś po angielsku. Oczyszczająco, matująca i coś, że koper, ale nie wiem. Generalnie jest to maseczka z szarą glinką i jakimiś dziwnymi pypciami. Śmierdzi... Ona śmierdzi w taki sposób, że daje mi do zrozumienia, że będzie działać. Nie jest to smród, który mi przeszkadzał, nie jest to też jakiś piękny zapach, po prostu śmierdzi tak. To jest coś takiego, jak na przykład używam toniku do twarzy i jak ja nie czuję, że mnie pieką syfy, to mam wrażenie, że on nie działa. Dopiero jak sobie jakimś mega alkoholem strzelę i mnie wszystkie syfy pieką, to ja, ach, działa. I tak samo jest tutaj z tą maseczką, zapach u mnie jakby w moim mózgu sprawił, że ona będzie działać. No i faktycznie.
Miałam oczyszczone pory tutaj wokół nosa, wszystko ładnie, pięknie. Ona się nazywa Maskue Boue Purifiant Matifiant. Także, no. Ha! Nikt nie zgadnie, co to jest. Haha! Eyeliner w pisaku. Może tak? Będzie widać? Może nie? Nie wiem. A może tak zrobię? Będę inna niż wszystkie vlogerki urodowe. Będę wam pokazała na tle. To jest eyeliner w pisaku z Pierre René. No tutaj miał taki biały, jakby dziwny kolec. Jak coś, to pokażę wam gdzieś. Tu zdjęcie. No. Natomiast mi w pewnym momencie to białe coś zaczęło przeszkadzać i jakby w gniewie chciałam go rozwalić i w sumie nie wiedziałam, co się stanie, że wyjdzie fajnie, ale jak urwałam to białe, to zostało coś takiego tylko. I wiecie, jak tym wygodnie się kreski robi? Takie króciutkie tutaj, nic wam nie przeszkadza, naprawdę. Kreski tym się robi naprawdę wyborowo, super. Naprawdę, jeżeli chodzi o to, to sobie wszyscy urywajcie to białe coś, bo to jest niepotrzebne, to przeszkadza. Zostawcie sobie tylko tak. Jeżeli chodzi o trwałość tego pisaka, to tutaj w górnej linii rzęs wszystko ok. Natomiast jeżeli chodzi o tą jaskółkę tutaj, no nie wiem, ja jeżdżę na rowerze do pracy i troszeczkę oczy mi łzawią podczas jazdy i może dlatego, że mi oczy łzawią, to mi się troszeczkę tutaj rozpuszcza, ale już jak dojeżdżam do pracy i patrzę w lustro, to tak te jaskółki takie trochę pogryzione jakby przez kotka. No nie. Musiałam wtedy sobie to rozwiązywać w inny sposób, nakładałam po prostu w kąciki inny eyeliner, a na górną linię rzęs ten. I było super. Kolejny produkt jest to... 4 pory roku, odżywka regeneracyjna do paznokci i skórek. Tak, tutaj mamy taki aplikatorek, tu sobie możemy skórki poodsuwać, tylko że jak dla mnie to jest takie zbyt miękkie i moim skórkom to rady nie daje, więc tego nie używałam. Tu sobie przekręcamy i wychodzi produkt, on jest już skończony, zużyty, dlatego nic tutaj już nie wyjdzie. Natomiast mogę wam powiedzieć to, że fajnie nawilża skórki. Na paznokcie go nie dawałam, bo ja paznokcie mam zawsze pomalowane praktycznie, bo nie wiem, jakoś tak nie umiem nie mieć pomalowanych paznokci, muszę mieć chociaż odżywkę na paznokciach. Kolejna próbka to jest Yves Rocher Sebo Vegetal i to jest krem matujący, krem żel matujący do twarzy. Jak u mnie się sprawdził, super, naprawdę bardzo szybko się wchłaniał. Ja tych saszetek trochę miałam z 10, bo ja tam jak byłam na zakupach raz w Yves Rocher, to dostałam tych saszetek, właśnie tych próbek, tam całą garść do reklamówki. Ja sobie je tak mogłam używać i sprawdzić, bo często to jest tak, że jak mamy jedną próbkę, jakąś jedną saszetkę, to myślimy, że jest fajny krem, ale jak kupimy cały słoiczek, to po kilku dniach używania stwierdzamy, że jednak nie. Dlatego bardzo fajnie, że dostałam kilka tych saszetek, mogłam sobie go potestować i jak skończy mi się teraz mój krem aktualny, który mam, to na pewno kupię sobie te Yves Rocher Sebo Vegetal. One są trochę drogie, bo on kosztuje około 4 dych. Ale w sumie, czy to jest tak dużo? Chyba nie. Tak ogólnie, jeżeli pójdziecie do Yves Rocher, to nie musicie nawet robić żadnych zakupów, żeby dostać jakieś próbki. Po prostu, jeżeli interesuje was jakiś produkt, to idziecie i prosicie o próbkę. Jeżeli mają taką próbkę, to ją dostajecie i nie ma w tym żadnego problemu. No to na koniec zrobi się trochę Avonowo, bo zostały mi 3 produkty z Avonu. Jednym z nich jest baza pod cienie do powiek. Jest to odcień Light Beige i wydaje mi się, że chyba tylko taki odcień jest. Mamy tutaj, jaka gramatura, nie pisze, ale 12 miesięcy od otwarcia i powiem wam, że akurat on mniej więcej na rok około mi starcza, nawet chyba dłużej. Fajnie utrzymuje cienie, natomiast zawsze mam z nim tak, że po około 2 miesiącach używania coś się dzieje z jego formułą i już tak fajnie jakby nie wchłania mi się w skórę powiek, tylko roluje troszeczkę na niej, jak rozprowadzam tą bazę. Ale nie ma to żadnego jakby znaczenia, jeżeli chodzi o noszenie cieni. Cienie fajnie się utrzymują, nie rolują się i też muszę podkreślić, że ta baza fajnie wyrównuje koloryt na powiece. Także jeżeli potrzebujecie czegoś, co jest mocno kryjące, to polecam. Ona kosztuje około 20 zł. Aha, ja ten słoiczek sobie zostawię na coś, bo fajny jest. Dwie ostatnie rzeczy to są maseczki z Avonu. Pierwsza to... aha, to nie jest maseczka. Peeling enzymatyczny z minerałami z Morza Martwego. Delikatna formuła złuszczająca, stworzona specjalnie do cery wrażliwej. Nie zauważyłam jakiegoś super złuszczania po tym peelingu enzymatycznym. Ja go w sumie mieszałam sobie potem z maseczką z szarej glinki. I
było spoko, fajnie. Wtedy jakby zauważyłam mocniejsze działanie. Jak te dwa produkty ze sobą połączyłam, to jakby zauważyłam większe działanie i było super. Ale tak sam w pojedynkę to nie. I nie kupię go znowu, bo uważam, że są na rynku lepsze peelingi enzymatyczne. Druga rzecz to jest maseczka, też Planet Spa Avon, odżywiająca ochronna maseczka do twarzy z brazylijskimi jagodami. To miałam tak samo jak z kremem do rąk, ponieważ na samym początku mogłam ją wąchać i wąchać i miałam ochotę ją zjeść. Po dwóch tygodniach miałam ochotę ją wyżygać. Zapach strasznie męczący po jakimś czasie. Na początku super, ale po jakimś czasie okropny. I fajnie nawilżała ta maseczka. Skóra naprawdę była taka fajna, jędrna po tej maseczce. Jeszcze raz ją powącham. Nie, zdecydowanie nie. Na początku każdy się jarał tym zapachem. Moja torba jest pusta. Także to będzie moja stała torba. Jak będziecie kiedyś widzieli tą torbę gdzieś w tle, na filmiku czy coś, to będziecie wiedzieli, że to jest Denko. Jeżeli dotrwaliście do tej chwili, to dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny filmik. Dzisiaj mam troszeczkę lepszy humor niż w ostatnim filmiku. W ostatnim filmiku naprawdę sama jak go oglądam, to widzę, że Boże, jaka ty jesteś nudna i nieogarnięta. Dzisiaj w końcu mam dobry humor i jestem sobą i naprawdę, naprawdę dzięki, że jesteście i subskrybujcie mnie, bo ja jestem naprawdę fajna dziewczyna. Na razie.